Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na Bieżąco, a razem ze mną Marcin Skrzek. Witam. Siema, Marcin, jak tam forma przed walką? No forma przed walką jest naprawdę bardzo dobra, a tak naprawdę to wszystko się okaże już jutro. Ja jestem dobrej myśli i idę po zwycięstwo. Waga zrobiona, duże problemy były z wagą? Nie było jakichś problemów z wagą, naprawdę. Do tej walki poszła dosyć gładko, więc jestem bardzo zadowolony. Za co dziękuję też Marcinowi Ostaszewskiemu, który mi pomaga w zbijaniu wagi. Marcin, ostatnio pokazałeś się ze znakomitej strony w organizacji Babylon MMA. Zwycięstwo w pierwszej rundzie, już w drugiej minucie. Czym teraz zaskoczysz kibiców? Czym zaskoczę? No ja to będę robił dalej to samo, tak? Idę po to samo, wiadomo, każdy chce wygrać te walki przed czasem, no i jeżeli tak się wszystko fajnie potoczy, no to oczywiście idę po wygraną taką przed czasem. Powiedz nam, co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku, jakie są jego najmocniejsze strony, twoim zdaniem? Znaczy, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o przeciwniku tak naprawdę, ponieważ to wszystko robi nasz trener Leszek Kulik, on obserwuje tych zawodników, a ja tak naprawdę jestem tylko od robienia roboty. Właśnie, wiesz co, ja jestem ogólnie wielkim fanem twojego trenera, on zupełnie ma inne podejście do zawodników, jest to już taka nowa szkoła MMA, co? No tak, jest taka nowa, jest naprawdę, mamy fajny kontakt, bliski, tacy zawodnicy startują zawodowo, mam dobry kontakt z trenerem, taki bardzo bliski i co jest fajne, no to on też nas rozumie, tak, jak jesteśmy zmęczeni i tak dalej, to on też to rozumie i robi takie treningi, żebyśmy nigdy nie byli przetrenowani do tej walki. Trenujemy oczywiście bardzo ciężko, ale wszystko to idzie z głową, bo zrozumiem tak. A kto najbardziej pomagał ci w przygotowaniu? Kto najbardziej cię dociążył w sparingach? Znaczy, powiem szczerze, że tak sparuję ze wszystkimi, prawda? No wiadomo, że najwięcej to się sparowało na przykład, dopóki Cezary Kęsik nie dostał kontuzji, to z Szarkiem Kęsikiem. Troszkę z Rutkiem porobiłem, tylko oczywiście, że Rutek teraz to bokser jest, to dużo bokserskich rund bardziej zrobiliśmy. No ale mamy też paru takich fajnych chłopaków, z którymi naprawdę można mocno porobić. Wiem, że jesteś również mistrzem Babilonu, ale jak to, znaczy nie Babilonu, tylko TFL-u, ale być może będziesz też Babilonu. Jak to jest z tym pasem? Jesteś dalej mistrzem TFL-u, czy jednak ten pas został zwakowany? Nie, aktualnie jestem mistrzem TFL-u. Co będzie dalej, tak naprawdę to ciężko mi powiedzieć, no bo jak na razie TFL nie robi żadnych gal. Jak zacznie gdzieś robić, no to wtedy będziemy myśleć, co dalej z tym pasem. To co, Marcin, double champ? No, tego sobie życzę. A kto według ciebie jest najsilniejszym zawodnikiem w kategorii do 70 kg w Babilonie? Kurczę, no wiadomo, że to jest pierwszym pretendentem do pasa, no to jest Piotr Niedzielski, tylko nie wiem jak tam u niego z kontraktem z Babilonem, bo widziałem, że tam jakiegoś nowego menadżera też pozyskał i nie wiem, czy nie pójdzie gdzieś dalej, tak? No jest jeszcze Marcin Jabłoński, prawda, też mocny zawodnik, więc no co, no jest tutaj z kim tak naprawdę wojować o ten pas. Z tego co wiem, to niedziela też miała mieć walkę na oktagonie w czeskim, ale chyba ta walka coś tam wypadła. Ale ty byłbyś chętny, załóżmy, po tej walce zawalczyć z niedzielą o pas? Od tego są akurat włodarze oczywiście, ja mam ambicje duże sportowe i oczywiście nie mam nigdy pojedynków. Marcin, czego możemy spodziewać się jutro w klatce? Powiedz, bo naprawdę ludzie, powiem ci szczerze, bardzo czekają na twój występ. Jesteś jednym właśnie z takich bardzo perspektywicznych młodych zawodników w Polsce w 70. Powiedz nam też, jakie ty masz plany ogólnie. Chciałbyś kiedyś, nie wiem, dostać się do KSW, czy jednak te UFC to jest twoje marzenie? Póki co to powiem szczerze, skupiam się na Babilonie. Jeżeli tu wypełnię kontrakt, pójdzie wszystko fajnie, to wtedy dopiero będę mógł myśleć o dalszych częściach tego planu. No ale na razie zbyt szybko też nie chcę wybiegać w przyszłość. Dobrze, słuchaj, dziękuję ci bardzo. Liczymy jutro na super pojedynek, na super walkę i do zobaczenia. Okej, dzięki, do zobaczenia.